Zawsze zastanawialiśmy się, czym żywią się bogacze. Jest pomysł. Sprawdźmy to razem. Pomoże nam w tym nowy challenge. Jesteśmy pewni, że będzie pysznie i zabawnie. Spójrz, Mia. Jakieś pokrywki. Podnieś swoją. Ojej, cola. Fajnie. Jest zimna, tak jak lubię. Nie mogę się oderwać. Jest pyszna. Kurczę, wypiłam do ostatniej kropli. Ojej. Przepraszam, za dużo gazu. Dobra, podnieś swoją pokrywkę. Wow, złota kola. Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Mia, wracaj na swoje miejsce. Co to za zakusy na moją własność? Ta kola jest po prostu niesamowita. Ojej, spójrz, mam złoty język. To takie zabawne. Ciekawe, co się stanie, gdy wypiję jeszcze więcej. Ojej, fu! I jeszcze mówisz, że mi brakuje manier. Mam teraz złoty pyłek na twarzy. O, nowe jedzenie. Ale najpierw dowiedzmy się, kto podnosi pierwszy. Wiedziałam, że wygram. Nie mogę w to uwierzyć. Makaron ze złotym serem. Takie danie musi kosztować fortunę. Tarka? A, pewnie będę musiała je dorobić. Wygląda przepysznie. Czas skosztować. Tylko spójrz na ten kolor. O, co za smak. Wow, no rewelka. Co tak siedzisz? Sprawdź, co ty masz. O, to zupka chińska. No nieźle. Mam nadzieję, że smakuje tak dobrze jak twój wymyślny makaron. Ale najpierw trzeba to przygotować. Popyt to nie to, czego potrzebuję. Ej, ostrożniej! No w końcu znalazłam. Przepraszam, szukałam kuchenki. Nie moja wina, że była na samym dnie. Okej, bierzemy makaron i wrzucamy go do gotującej się wody. Teraz trzeba to odpowiednio wymieszać i troszkę poczekać. Prawie zapomniałam o przyprawach. No to chyba już gotowe. Pałeczkami niezbyt wygodnie się je. Użyję widelca, póki Mia nie widzi, pożyczę go sobie. Mari, co ty robisz? Jestem taka głodna, że nie mogę już wytrzymać. Do diabła z widelcem, będę jadła prosto z garnka. Do twarzy ci w tym. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko, jeśli ja zacznę. Ojej, to sushi. Uwielbiam je. Może się ze mną podzielisz? Ja też je bardzo lubię. Niestety porcja jest zbyt mała. Na pewno nie starczy dla dwóch osób. Boże, to wygląda wspaniale. O tak, prawdziwe arcydzieło. Mari, co to ma znaczyć? Muszę tego spróbować. Powiedziałam, że nie. Jak śmiesz kraść moje sushi. No coś wspaniałego. Po co ja się będę cackać? Mogę jeść rękami. To jest o wiele wygodniejsze. Dlaczego nie pomyślałam o tym wcześniej? Czasem jestem prawdziwym żarłokiem. Przepraszam, no ale nie patrz tak na mnie. Sprawdź, co ty masz. To jakiś zestaw. I co ja mam z tym zrobić? A, przerażasz mnie. Może nie powinnaś od razu chwytać za broń? Biedny ogórek. Nawet mi go trochę żal. Myślę, że to dobrze mu zrobiło. Zobacz, jakie cieniutkie plasterki. A teraz zrobię swoje sushi, które będzie 1000 razy smaczniejsze niż twoje. Bierzemy ogórka, trochę ryżu i zawijamy. To jest dobry początek. Chcę więcej. Nabieram wprawy. Zaczynam lubić gotowanie. Masz talent. A teraz czas na zasłużony obiad. Możesz mi życzyć smacznego. No nieźle. Brawo ja. Poczęstuj mnie. Nie ma mowy. O, ptaszek leci. Naiwna dziewczyna, tak łatwo ją oszukać. Wow, złoty popcorn. Wygląda na bardzo drogi. Jestem pewna, że smakuje świetnie. Spójrz tylko, ile karmelu jest na wierzchu. Cudownie. Ej, ja to powinnam dostać. Chyba żartujesz, masz swoją porcję. Ale tu nic nie ma. Patrz, na dole są suche ziarna. To przecież niejadalne. Będziesz musiała sama sobie przygotować popcorn. Aj, moje zęby. Jakie twarde.
Wygląda na to, że będziesz dzisiaj głodować. Nie mam mowy. Zrobię popcorn, użyję do tego prostownicy do włosów. Daj mi chwilę i na pewno się uda. Zadziałało, tak jak mówiłam. Ale pycha. No, teraz to mi się podoba. Jesteś taka mądra, Mia. Nie doceniłam cię. Oczywiście. Zawsze wiedziałam, że jestem urodzonym geniuszem. Ty z pewnością nie wpadłabyś na coś takiego, więc patrz i zazdrość. Najważniejsze, że obie się najadłyśmy. Bingo! Wyliczanka pomoże nam zdecydować, która zacznie. Los jest po mojej stronie. Ojej, jaki wielki tort. Tyle wygrać. Nie mogę oderwać od niego oczu, jest piękny. Opatrzyłaś i wystarczy. Nadszedł czas go zjeść. Czemu jesteś dla mnie taka wredna? Wybacz, kiedy chodzi o jedzenie, tracę głowę. Tylko spójrz na to. No i jak tu się kontrolować? Ten tort to prawdziwa słodka chmurka. Bardzo mięciutka. Połączenie biszkoptu i kremu to wręcz niebo w gębie. Trochę mi głupio, ale jednak zapytam. Poczęstujesz mnie? Nawet nie śni. Nigdy w życiu nie podzieliłabym się z nikim takim tortem. To dla mnie za mało. Nie wiem, jak możesz zmieścić w sobie tyle jedzenia. Ojej, znowu będę musiała sama gotować. Cóż, coś niecoś już potrafię. Myślę, że dam radę. Najpierw muszę umieścić całą czekoladę na biszkopcie. A teraz dodam trochę żelków. Myślę, że będzie to miły dodatek. No i wygląda to całkiem nieźle. Troszkę suchy, ale ogólnie bardzo smaczny. Chcesz trochę? Dzięki, ale nie. Chwila napięcia. Co tym razem nas czeka? Złoty burger. Nie wiedziałam, że taki istnieje. A ty co, masz zwykły chleb? To zabawne. Nie śmiej się ze mnie. Poczekaj, chyba coś wymyśliłam. Niedługo będziesz mi zazdrościć. Biorę wszystkie kromki chleba i układam je zgrabnie jedna na drugiej. A teraz wycinam szklanką kółeczko. To nadal chleb, ale wygląda już trochę lepiej. Fuj, jakie suche. Wygląda na to, że mój plan zawiódł. A mój wspaniały burger to zupełnie inna bajka. Twój chleb nie ma z nim nic wspólnego. Oj, Mari, oślepiłaś mnie. Co się stało z twoimi zębami? Nic, trzymaj się z dala od mojego burgera. Teraz ja. Przepraszam, ale cię wyprzedziłam. I było warto. Spójrz na to, mam całe wiaderko lodów. Tu jest tak gorąco, przyda się troszkę ochłody. Fajnie, sama nie miałabym nic przeciwko czemuś zimnemu i pysznemu. Co to ma być? Nie rozumiem. Wygląda jak jakaś perła? Ale czy jest jadalna? No proszę, znowu ktoś nie ma szczęścia. Jeszcze się okaże. Jestem gotowa tego spróbować. Ojej, to jest pyszne. Nie żałuję, że zaryzykowałam. Szkoda, że porcja jest taka malutka. Biedactwo, zawsze masz pecha. Dobra, podzielę się z tobą. Dziękuję, jesteś prawdziwą przyjaciółką. Raz, dwa, trzy. Ostatnie pokrywki w górę. Pączek? To całkiem przyjemne zakończenie tego challenge'u. Na pewno, zwłaszcza jeśli to złoty pączek. Mój wygląda jakoś biednie w porównaniu z twoim. O rety, jaki twardy. Chyba złamałam sobie ząb. O ja cię, Mia, jak śmiesznie wyglądasz. Zjem tego czerstwego pączka, co robić. Powodzenia, ja w takim razie wciągnę swojego. Rozpływa się w ustach. Wow, w środku jest nadzienie. Nigdy nie jadłam nic pyszniejszego. Palce lizać. A ja lepiej zadzwonię do dentysty. Teraz już wiecie, co jedzą bogaci i biedni. Napiszcie w komentarzach, które niespodzianki z tego challenge'u były dla was najciekawsze. Na pewno wykorzystamy je ponownie. Bądźcie na bieżąco. Nie przegapcie kolejnych challenge'y. Do zobaczenia. Pa, pa.